Siema Zjeby, zgodnie z obietnicą, którą złożyłem parę tygodni temu, dzisiaj na spokojnie i merytorycznie zajmiemy się tym filmem, który widzicie obok, ale to za sekundę. Coś chciałem powiedzieć na samym początku odnośnie tego filmu. Ten film ma sporo, bo już za 2 miesiące. Zadziwiające jest to, i zaraz się przekonacie, że nikt, dosłownie nikt, ja przynajmniej ja nie jestem świadomy tego, nikt nie zrobił nic w związku z tymi rewelacjami, które się w tym wywiadzie tak naprawdę pojawiają. Ale do tego dojdziemy, bo to powiem wam szczerze, że jest naprawdę zadziwiające. Ale dojdziemy do tego. Oczywiście temat dotyczy pedofilii. Obecnymi są u Terlikowskiego w Telewizji Republice w programie Starcie Cywilizacji jest jakiś ksiądz. Dokładnie nie wiem, kim on jest, ale to w trakcie zobaczymy. Jest koleś z Katolickiej Agencji Informacyjnej, czyli z Agencji Prasowej Kościoła Katolickiego i Eke Oberek, czy Oberman, jakoś tak się nazywa. To jest koleś, który jako pierwszy w Polsce, Holender, który jako pierwszy w Polsce napisał książkę o polskich ofiarach pedofilii, bo w ogóle cały temat dotyczy oczywiście pedofilii w Kościele. Stąd też ten piękny znaczek, który jest pod moją brzydką gębą. No dobra, to lecimy z tym koksem. Będę pauzował i dodawał swoje komentarze. Rozmawiamy o problemie pedofilii w Kościele, w związku z tym, że 3 marca w Kościele w Polsce, ale nie tylko, również w Irlandii, będzie specjalny dzień modlitwy za ofiary pedofilii. Tak. No i od razu z grubej rury, bo często się powtarzają takie wypowiedzi, że Kościół wielokrotnie przepraszał za pedofilię w swoich murach, wyrażał żal i modli się, tylko że to nie ma nic wspólnego z zadośćuczynieniem i z jakby chęcią poprawy, no bo wiecie, no jeśli ktoś co tydzień nas przeprasza za to, że zrobił znowu to samo, to te przeprosiny są nic nie warte. Także mogą się modlić ile sił, dopóki nie zaczną czegoś faktycznie robić z tym problemem, a nie robią, o czym się przekonacie, to te przeprosiny są puste i one będą tylko i wyłącznie spadały, jeśli chodzi o poziom tego wagi tych przeprosin. Że dzień, w którym będziemy się modlić za Kościół, który poniekąd także bywa ofiarą, chociaż jego ludzie bywają sprawcami. Tak. Czyli znowu wchodzimy z buta, wchodzimy z retoryki, że przepraszamy za pedofilię w naszych progach i w naszych kościołach, ale jesteśmy też ofiarą. Także to jest takie zagranie bardzo, ale to bardzo poniżej pasa. Jego kapłani bywają sprawcami przeraźliwych zbrodni. Naszymi gośćmi są Eke Overbeck, dziennikarz, autor książki Lękajcie się, ofiary pedofilii w polskim kościele mówią. Witam serdecznie. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, Instytut Filozofii UKSW. Witam. I Marcin Przyciszewski, redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Można odnieść takie wrażenie, porównując do Zachodu oczywiście, to trzeba mieć tego świadomość, do Australii, do Stanów Zjednoczonych, do Irlandii, czy nawet do Belgii, czy Holandii, że w Polsce oczywiście nie jest tak, że nie ma problemu. Ten problem istnieje, ale w stopniu jednak z różnych powodów mniejszym. No, to akurat jest bzdura. Dlatego, że to, że do 1989 roku i jeszcze chwilę później nie słyszeliśmy w mediach, i media o tym nie mówiły z przyczyn różnych. Wiele zmiennych na to wpłynęło, że ten temat nie był poruszany. Natomiast to nie zmienia faktu, że ten problem był i istniał, bo dziś dowiadujemy się o ofiarach, które były ofiarami przed 10, 15, 20, 30 latami. Więc to nie jest tak, że tego problemu nie było. Ten problem był pomijany i bagatelizowany. Za komuny w ogóle nie był poruszany, bo wszyscy dobrze wiemy, że Kościół katolicki miał pewien układ z władzami PRL-owskimi. O to, że Kościół się nie wtrąca do polityki i może sobie robić co chce. Te indywidualności, które jakby wtrącały się do polityki, jak Popiełuszko, kilku innych, po prostu nie respektowali tej umowy pomiędzy Kościołem katolickim w Polsce a władzami PRL i dlatego zostali tak, a nie inaczej potraktowani. To znaczy, i nie mówię, że to było złe, co oni robili, tak? No bo takie głosy też były potrzebne w walce z reżimem PRL-owskim, czy jakkolwiek go nazwać. Natomiast Kościół jako instytucja był dogadany z komunistami.
czy z socjalistami, więc to jakby jest zupełnie na innym poziomie dyskusji. Wyobraźmy sobie, że Kościół katolicki... Znaczy, czy słyszeliście kiedykolwiek o tym, żeby zostały ujawnione przypadki pedofilii w Watykanie? No nie, bo Kościół ma tam władzę. Im większa władza w danym kraju, tym te przypadki, które mają miejsce i będą miały miejsce, i do tego też zapewne dojdziemy, będą skrupulatnie ukrywane. Także to jest jakby pierwsza sprawa. A druga sprawa, w ogóle porównanie tego, że no, u nas problem jest, ale jest mniejszy, czyli jest ok. To jest znowu ruszanie w takim kierunku argumentacji, jakby bagatelizowania problemu, którego nie można zbagatelizować, dlatego że jeden przypadek, jeśli będzie miał miejsce i będzie przez Kościół ukryty, to jest powodem do tego, żeby walić w bębny i krzyczeć na alarm. To nie musi być 500 przypadków. To wystarczy jeden przypadek. I to już jest wystarczający powód do tego, żeby skrytykować Kościół za to, co zrobił. Bo tutaj nie chodzi o to, że takie przypadki mają miejsce, bo takie przypadki mają miejsce we wszystkich branżach praktycznie. Bo pedofilia jest problemem ogólnie społecznym. Natomiast problemem tutaj jest to, że Kościół instytucjonalnie i systemowo chroni pedofili. Chroni ich przed odpowiedzialnością karną, przed organami ścigania państwa. I to jest problem. Bo nikt nie mówi, że wśród murarzy, nauczycieli, terapeutów czy jakichkolwiek innych grup społecznych nie ma pedofili, bo są wszędzie. To jest jakby stała norma. Tylko z jednej strony mamy systemową ochronę, z drugiej strony mamy też taką charakterystykę Kościoła, która przyciąga tego typu ludzi. Dlatego, że z jednej strony mamy, oni mają ułatwiony dostęp do dzieci, ze względu na to, że ksiądz może być psychopatą, ale jeśli dobrze się ukryje, to z mandatu ma zaufanie społeczne, zwłaszcza wśród wiernych. To raz, dwa, wiedza o tym, że Kościół systemowo chroni takie osoby, jakby ich przyciąga do tego. Bo w żadnej innej strukturze czy instytucji pedofil nie będzie czuł się bezpieczniej niż w Kościele. Niż w krajach zachodnich. Czy to jest rzeczywiście prawda? Czy możemy powiedzieć, że Polska, między innymi dzięki temu, że komunizm odebrał szkoły, komuniści odebrali szkoły i inne rzeczy, to ten problem trochę ominął Polaków i zaczniemy od... No właśnie ten argument ja słyszałem, zanim zacząłem pisać tę książkę właśnie i zacząłem trochę rozmawiać ze znajomymi w Polsce i jeden z argumentów, które oni wysunęli za to, że tego problemu nie ma w Polsce, jest to, że w Polsce przecież była komuna i przecież odebrano szkołę, sierocińce i tak dalej, tak dalej. No i to jednak okazuje się, nie jest powodem, dla którego w Polsce problemu nie ma. Ja nie powiedziałem nie ma, powiedziałem jest w stopniu mniejszym niż jest, gdzie indziej. Jest przede wszystkim jest bardziej, nadal jest po prostu mniej ujawniony i myślę, że na tym polega główny problem w Polsce. Ale tak, no to wynika właśnie z tego, co powiedziałem, że we wszystkich krajach, gdzie Kościół ma nadal jakąś władzę, bo zobaczcie, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją na Zachodzie, w Wielkiej Brytanii, w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii i tak dalej, one są ściśle powiązane z tym, że Kościół jest coraz bardziej, coraz skuteczniej odsuwany od wpływu na władzę i politykę. Dlatego te przypadki zaczynają wychodzić i zaczynają być ujawniane i coś zaczyna być z tym robione. W Polsce natomiast Kościół nadal ma tak duży wpływ na politykę i na władzę, że te przypadki są, nawet jeśli o nich wszyscy wiedzą, to one są po prostu gdzieś tam spychane na margines, nieistotne, pojedyncze przypadki są naświetlane, żeby uspokoić opinię publiczną, ale do tego też jeszcze dojdziemy, bo ja ten materiał widziałem wcześniej na streamie, tylko go skomentowałem w taki dość niewybredny i wulgarny sposób i chciałem po prostu teraz odnieść się do tego merytorycznie, tak, w gwoli uściśnienia. Także mówię, że cały czas, że do tego też dojdziemy, bo tutaj te wszystkie wątki są poruszone. Że to się ciągnie i będzie się ciągnąć, póki to się nie ujawnia. Trzeba po prostu od razu czyścić. Każdy taki przypadek jest po prostu przestępstwem, zbrodnią, sprzeniewierzeniem się misji Kościoła i tak dalej. I każdy jest obciążeniem dla całej wspólnoty kościelnej. Natomiast jeśli, tak jak Tomek proponowałeś, poruszamy problem statystyczny, bo na razie przy tym się zatrzymujemy, no to faktycznie w Polsce zaczęło się to trochę później i można się zgodzić z tą argumentacją, że w pewnym sensie obroniła nas komuna, no bo komuna z dwóch przyczyn, bo nie było tych instytucji, gdzie duchowni mieli...
Nie. Komuna nas przed niczym nie obroniła. Jedyne, co, przed czym komuna nas obroniła, to przed wiedzą o tych przypadkach, a nie przed samymi przypadkami. Bo gdyby rzeczywiście komuniści chronili młodzież i dzieci przed pedofilami, no to i robili to, powiedzmy, w stalinowskich metodach, przypuśćmy, czy tak jak przy rewolucji październikowej, jak się co zrobili bolszewicy z arystokracją, czy właśnie z cerkwią prawosławną, no to byśmy mieli na murach miast po prostu głowy księży pedofili. Natomiast to nie była obrona. To było powiedzenie, okej, okay, wy się nie wpieprzacie w politykę, a my się nie wpieprzamy, że wy sobie coś tam robicie w kruchtach, w salkach katechetycznych czy na zakrystiach. Więc to nie była ochrona. To było po prostu odcięcie dopływu wiedzy o tym informacji. I kontakt z małymi dziećmi, powiedzmy, z dziećmi w ogóle i młodzieżą, znacznie mniejszy był ten kontakt, typu właśnie całodzienne, czy tam te internaty, gdzie oni mieszkali. Tam było najwięcej na zachodzie tych przestępstw. A po drugie, no jednak komuna wymuszała pewną jakość posługi kapłańskiej. No ewidentnie, no to... Gdzie? To znowu jest jakaś bajka. Komuna wymuszała jakość posługi kapłańskiej? Nie, nic nie wymuszała. Tak jak mówiłem, układ polegał na tym, że wy się nie odzywacie na tematy polityczne, nie wtrącacie się do tego, co robi partia i nie krytykujecie tego, co robi partia. My się nie wpieprzamy do tego, co wy robicie w kościołach. Więc jakie to jest wymuszenie jakości posługi kapłańskiej? A biorąc pod uwagę to właśnie, że ten układ był podskórny, a na wierzchu komuniści mówili, że kościół jest B, to ciągnęło ludzi do kościoła, dlatego że ludzie chociaż w ten sposób demonstrowali swój sprzeciw wobec władzy. Kościół, to nie jest tak, że za komuny kościoły stały puste, bo nie stały puste, one pękały w szwach. Bo dla ludzi kościół był oddechem wolności. To był wyraz, pójście do kościoła w niedzielę było pewną formą wyrazu sprzeciwu wobec reżimu partii komunistycznej. Więc to też nie jest tak, że komunizm był taką super osłonką przed tym, co się działo w kościele. Nie. On był bardzo dobry mechanizm jakby osłony przepływu informacji między kościołem a opinią publiczną. Komuniści zresztą kontrolowali cały przepływ informacji do opinii publicznej, więc kościół z tego po prostu korzystał. I dlatego tylko nie znamy statystyk. Nie wiemy, ile tak naprawdę było pedofilii między 40, powiedzmy, 5 a 89 rokiem. Dlatego, że komuniści trzymali w ręku wszystkie źródła potencjalnego w przecieku informacji do opinii publicznej. To zasługą komunistów jest to, że my się nie dowiedzieliśmy o tych przypadkach, a nie to, że ich nie było. Więc to nas jakoś broniło. Natomiast no, nie znamy statystyk, jeżeli chodzi o Kościół w Polsce. No, z moich rozmów z osobami kompetentnymi, czy z księżmi biskupami, na ogół oni mówią, bo nie ma statystyk ogólnopolskich, że w każdej pojedynczej polskiej diecezji to jest problem, no nie wiem, kilku, maksimum kilkunastu kapłanów. Oczywiście mówię o przypadkach wykrytych, ale one... Dobra. I teraz się zatrzymamy. To jest redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej, który w wyniku rozmów z biskupami wie o kilku do kilkunastu przypadków, wykrytych przypadków księży pedofili w każdej diecezji. Diecezji w Polsce jest 27. Załóżmy, że jest to 300 przypadków na moment kręcenia tego filmu, 300 pedofili kościele, którzy są wykryci i Kościół o nich wie. I on o nich wie. Marcin Przeciszewski. Imię i nazwisko jest podane. Ja się zastanawiam jedną rzeczą. Mówimy tutaj o około 300 przypadkach, o których wiedzą diecezje. Na pewno wiedzą archidiecezje, wie kardynał Polski, wiedzą wszyscy. Bo skoro diecezja wie, oni muszą hierarchicznie raportować. Czemu od ponad 2 miesięcy, gdy ten film jest dostępny publicznie, nikt nie wziął pana Marcina Przeciwskiego na przesłuchanie? Ukrywanie tego typu przestępstw, wiedza o takich przestępstwach, ukrywanie tego jest złamaniem po prostu prawa. Jeśli ktoś ma wiedzę o 300 przypadkach, o 300 księżach, bo musimy sobie wyobrazić jedną rzecz, to jest 300 księży.
optymistycznie rzecz biorąc, nie wiem, czy w ogóle można optymistycznie mówić o przypadkach pedofilii, optymistycznie mówimy też o 300 ofiarach. Ale w konsekwencji możemy się pokusić o to, że to są 1000, 1500, nawet kilka tysięcy ofiar. Tak naprawdę, bo nie wiemy, czy te przypadki zostały wykryte po pierwszym przypadku pedofilii takiego księdza, czy to są księża, którzy robili to przez 20-30 lat. Możemy mówić nawet o kilku tysiącach ofiar. 300 księży pedofilii, o których wiedzę posiadają diecezje, nie przekazują tej informacji do organów ścigania. Prowadzą wewnętrzne dochodzenia, które się wyciągają latami. Na te wewnętrzne dochodzenia kościelne, no bo oczywiście dla kościoła katolickiego ważniejsze jest prawo kanoniczne niż prawo stanowione w Polsce, więc oni sobie prowadzą wewnętrzne dochodzenia jak chcą, bo w swoim trybie, bez żadnych procedur czasowych i ram czasowych, ani nic takiego. Więc takie dochodzenia mogą trwać całymi latami. I co prawda przestępstwo pedofilii się nie przedawnia, ale musimy sobie wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jeśli taka ofiara ma 10-12 lat, jest przez rok albo półtorej ciągana po diecezjach, przesłuchiwana na okoliczność wystąpienia tego czynu, bez opieki psychologa, nie przez fachowców, tylko przez zwykłych księży, którzy mimo tego, że mają dobre chęci, to są jednak tymi samymi osobami, czy wyglądają dla takiego dziecka tak samo jak osoba, która zrobiła im krzywdę. I teraz wyobraźmy sobie, że taka ofiara jest przez rok albo półtorej ciągana po diecezjach, po innych miejscach, w ramach wewnętrznego dochodzenia i ma tą ranę, którą zadał jej ten ksiądz, rozdrapywaną przez rok dłużej. Ludzie po prostu w pewnym momencie mówią, nie, nie pójdziemy więcej, nie będziesz córko, synu zeznawał, bo widzimy, jaką krzywdę to ci robi. I ludzie po prostu odpuszczają. Ludzie odpuszczają, a Kościół robi to celowo. Ja w tym momencie oczywiście trochę dywaguję, natomiast biorąc pod uwagę to, jak długo te sprawy trwają, jak niewiele informacji z Kościoła wychodzi do opinii publicznej czy do organów ścigania, bo tak naprawdę my nie potrzebujemy fajerwerków medialnych w tym zakresie, my potrzebujemy wyroków, bo to, co robią media, to wyręczają organy ścigania w niektórych przypadkach. I te przypadki, które zanim trafią do zamkniętych sal konferencyjnych, diecezji i tak dalej, są przechwytywane i opubliczane przez media, to Kościół nie ma wyjścia i oddaje je do organów ścigania świeckich. Tam, gdzie media się o tym nie dowiedzą, no to niestety te sprawy trwają latami i są często po prostu zakopywane. Zakopywane pod stertami materiałów, pod stertami dowodów. I co jest jeszcze właśnie znamienne dla tych procedur kościelnych, że w ramach tych procedur Kościół gromadzi dowody na wypełnienie czynu. Nie ma obowiązku później tych dowodów przekazywać. On nie ma w ogóle obowiązku niczego zrobić, bo uważają oni, że prawo kanoniczne jest ważniejsze niż prawo państwowe. Więc ja się zastanawiam, głośno się zastanawiam, dlaczego pan Marcin Przeciszewski do tej pory nie złożył zeznań na prokuraturze, że wie o czymś takim. On jest bardziej lojalny wobec Kościoła, czy wobec swojego kraju i współobywateli? To mnie właśnie zastanawia. Dlaczego ten człowiek nie został pociągnięty do, nie został wezwany na przesłuchanie? Skoro publicznie w internecie powiedział, że on z rozmów z biskupami w diecezjach wie o przynajmniej 300 przypadkach pedofilii, wykrytych przypadków pedofilii w Kościele. Gdzie są akty oskarżenia? Gdzie są akty oskarżenia? Gdzie są sprawy? Gdzie są prokuratorzy, którzy powinni się tym zająć? To jest ukrywanie przestępców. No jednak są wykrywane. To nie jest tak, że jakaś jest zasłona totalnego milczenia. Czyli... Ale jest. Bo to, że ludzie wewnątrz kręgu kościelnego o tym wiedzą, to nie znaczy, że to nie jest zasłona milczenia. W skali polskiej można szacować, oczywiście z dużym prawdopodobieństwem błędu, że na razie wiemy, powiedzmy, o kilkuset takich przypadkach. Część postępowań się oczywiście toczy. Część postępowań się toczy wewnątrz Kościoła i to musimy sobie zawsze podkreślać. W momencie, gdy osoby, które mówią o wykrytych przypadkach pedofilii w Kościele, mówią o wykrytych przypadkach, to są to wykryte przypadki przez Kościół. Postępowania i śledztwa są prowadzone przez Kościół. Nie przez
prokuraturę, nie przez sądy powszechne, nie przez prokuraturę krajową, czy okręgową, czy rejonową, tylko przez Kościół. Jeszcze? W kilkuset przypadkach ofiar czy księży? Księży. Jeżeli jest kilku. Księży, ale porównując to ze statystykami oczywiście niemieckimi. Tak, i teraz właśnie wchodzimy po raz kolejny w tą retorykę, że no u nas jest kilkuset księży, którzy gwałcą małe dzieci, natomiast jak porównamy to z Niemczech czy z innymi krajami zachodnimi, to jest to mało. Ale to nie ma znaczenia. Ja mówię, jak powiedziałem wcześniej, jeden przypadek wystarczyłby, żeby podnieść alarm. A tu mówimy o kilkuset przypadkach i to jest zadziwiające, wszystkie media o tym milczą. Ja nie widziałem nigdzie w internecie, żeby ktoś podniósł odnośnie tego wywiadu i tych wypowiedzi głos sprzeciwu. Żeby jakaś redakcja się tym zajęła, żeby ktoś złożył doniesienie na pana Marcina do prokuratury, bo to jest ukrywanie przestępców. Jeśli on rozmawia z biskupem i biskup mówi, no u mnie w diecezji jest kilkunastu pedofili i my o tym wiemy, bo zostali oni wykryci, no to sorry, to pierwszy krok normalnej osoby zdrowej na głowę nie jest po prostu krok na policję. Albo ewentualnie powrót za kilka dni z dyktafonem, żeby nagrać taką rewelację i pójść do opinii publicznej. Ja sobie nie wyobrażam, jak człowiek, który ma sumienie, może po prostu przyjść i z uśmiechem na ustach mówić o tym, że w Polsce jest kilkuset pedofili, księży wykrytych i się nic z nimi nie robi tak naprawdę. Ale mamy powód do zabawy i do uśmiechu na ustach, głupiego uśmieszku na ustach, bo w Niemczech jest więcej. Irlandzkimi czy tych... Tylko to jest właśnie to, że my wiemy o tych przypadkach, które mają miejsce na Zachodzie, bo one są procesowane przez sądy powszechne, przez prokuratury i są nagłaśniane w mediach. Dlatego my możemy powiedzieć o tym, że wiemy. I nie możemy tego porównywać, bo to jest wierzchołek góry lodowej. To jest wierzchołek góry lodowej. Bo ile przypadków tych, o których on mówi, że w każdej decyzji jest kilkunastu księży, to są już przypadki, gdzie część księży, którzy zostali wykryci, najciężsi degeneraci, zostali poprzesuwani na przykład za granicę. Często się czyta o tym, że taki pedofil jest przesuwany z jednej parafii do drugiej. Ale nikt wam nie powie o tym, że taki ksiądz może zamiast być jakby przedmiotem dochodzenia i oskarżenia, jest po prostu wysłany na przykład na misję do Afryki. Czy jest wysyłany do krajów trzeciego świata na posługę misyjną, albo po prostu jest delegowany gdzieś do kraju, gdzie go po prostu ukryją, gdzie może sobie swobodnie gwałcić małe dzieci. O tym już nam nikt nie powie. Ilu z księży, którzy są z danego kraju delegowani za granicę, są delegowani karnie, wewnętrznie karnie. O tym się nie dowiemy. Tego Kościół nam nie powie. Kościołów czy Stanów Zjednoczonych, gdzie to wybuchło, jest to u nas no, mniejszy procent, to można powiedzieć. Natomiast jak się sprawa będzie rozwijać, no to zobaczymy. Natomiast też... Nie zobaczymy. To powinno być w interesie wszystkich ludzi, którzy nie mają totalnej znieczulicy na problem dzieci. I uwierzcie mi w jedną rzecz. Państwo jako państwo bez udziału obywateli, bez nagłaśnienia tego typu spraw nie zrobi nic. Dlatego, że politycy nadal wierzą w mit 80%. Mit 80% katolików. Zobaczcie, co robi Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Lekceważy całkowicie wskaźniki Dominicantes i Communicantes. Lekceważy. Jak ktoś się interesuje, to do tego dotrze. Bo to pokazuje, że w Polsce mamy około 25-30% katolików, którzy aktywnie uczestniczą w mszach świętych. I Kościół katolicki w takich sytuacjach ucieka od swoich własnych danych, powołując się na dane OBOP-u albo międzynarodowe badania Pew Research, gdzie ten wskaźnik jest 2 albo 3 razy wyższy. On jest 2 albo 3 razy wyższy, dlatego że tego typu badania opinii publicznej są badaniami deklaratywnymi. I mimo wszystko można powiedzieć, że 70-80% Polaków może zadeklarować bycie katolikami. Natomiast gdy wejdziemy w buty już aktywnych katolików, to jest liczba połowę mniejsza albo nawet mniej. Dołożyć trzeba jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że liczba parafian w Polsce nie jest liczona według tego, ile osób przychodzi do kościoła, ile osób jest ochrzczonych, tylko ilość mieszkańców na danym terytorium. To też jest bardzo ważne.
bo nikt nie liczy, w momencie, gdy patrzymy na wielkość parafii, nikt nie liczy tak naprawdę, ilu jest ochrzczonych, czy ilu chodzi do kościoła w danym regionie, w danej dzielnicy. Tylko wszyscy patrzą na to, ilu jest mieszkańców danej dzielnicy. I możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że jest, powiedzmy, w Warszawie dzielnica, na której połowa mieszkańców to są Wietnamczycy i powiedzmy z tamtych rejonów, którzy przyjeżdżają tutaj, bo są imigrantami i tak dalej. 1/4 to są Ukraińcy, którzy są wyznawcami Kościoła prawosławnego, tylko 1/4 to są Polacy. Ale Kościoła to nie interesuje. Kościół policzy i tak wszystkich mieszkańców i poda taką statystykę, że tutaj mają 10 tysięcy parafian. Na tej podstawie później są pokazywane cyferki na spotkaniach z politykami i mówią, zobaczcie, mamy na 38 milionów Polaków 32 to są katolicy, mieszkają w naszych parafiach. No i co? No i politycy się liczą z głosem Kościoła. Politycy się liczą z głosem Kościoła, bo skoro jest 80% katolików, którzy wierzą w Boga i chodzą do Kościoła, to znaczy, że Kościół ma na nich wpływ. Tylko, że to jest kłamstwo. Tylko, że to jest kłamstwo, bo Kościół ma wpływ co najwyżej na dominikantes, czyli na tych, którzy chodzą do Kościoła, i tu mówimy o około 40%, a wpływ większy dużo może mieć na komunikantes, czyli tych, którzy przychodzą do Kościoła i uczestniczą w Komunii Świętej, czyli przyjmują Komunię Świętą. To są ludzie, którzy są głęboko wierzący. Można pokusić się o taką tezę. Więc tylko, że te 30% to jest 30% z tych 40%, także spokojnie, to nie jest 30% ze wszystkich. To też jest takie przekłamanie statystyczne, które Kościół też robi. Więc jeśli mamy 40% i z tego 40% 30% bierze Komunię Świętą, to wychodzą jeszcze niższe liczby. Więc te statystyki są zawsze zawyżane i trochę błędnie liczone. Natomiast dopóki ten mit będzie utrzymywany, a Kościół bardzo dba o to, żeby ten mit na styku z polityką był utrzymywany, to politycy nic nie zrobią. Dlatego my jesteśmy do tego potrzebni. O to, żeby o tym mówić, żeby takie sprawy nagłaśniać. I mówię, ja mówię wam wszystkim otwarcie, ja jestem bardzo, bardzo negatywnie zaskoczony tym, że nikt z tym nic nie zrobił. Znaczy, jeśli zrobił coś ktoś z tym, i jest jakaś sprawa, ktoś to nagłaśnia i coś z tym robi, dajcie znać w komentarzach. Ja nie będę dalej robił tego filmu, bo to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Ten film sobie możecie znaleźć na YouTubie, on jest dostępny, nikt go nie usunął, ale też nikt z nim nic nie robi. Nikt nie robi z tym, co ten film wnosi, jaką informację wnosi do tego, jaki problem pedofilii w Polsce istnieje, bo on istnieje, jest bardzo poważny. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Czy rzeczywiście ten człowiek powinien siedzieć za to, że ukrywa przestępców? Ma wiedzę o nich. 300 przypadków księży. Około 300. To jest tak mniej więcej 300. Ofiar może nawet być kilka tysięcy. I oni wiedzą o tym. W każdej diecezji kilka do kilkunastu przypadków księży pedofili. Gdzie są akty oskarżenia? Gdzie jest policja, gdzie jest prokuratura? Gdzie jest nakaz na tego pana? I na biskupów, którzy to ukrywają? Nie ma. Nie ma. Że tyle. Dajcie łapkę w górę. Udostępnijcie ten film tak szeroko, jak się da. I do zobaczenia wkrótce, pewnie na live. Nara.